Świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa, których wspomina Pismo Święte, liturgia Kościoła czci pod datą 26 stycznia. Tymoteusz był wiernym i oddanym uczniem oraz współpracownikiem świętego Pawła. Święty Paweł nazywa go najdroższym synem, bratem, pomocnikiem, którego wspomina ze łzami w oczach. Kiedy apostoł narodów zatrzymał się w czasie swojej drugiej podróży w miasteczku Listra, nawrócił dwie Żydówki, kobietę imieniem Lois i jej córkę, Eunikę. Synem tej drugiej był święty Tymoteusz. Jego ojcem był zamożny Grek, poganin, który jednak pozwolił babce i matce wychować Tymoteusza w wierze mojżeszowej. Tymoteusz był młodzieńcem wykształconym, znał Pismo Święte i często się w nim rozczytywał. Wyróżniał się dobrymi obyczajami. Chrzest przyjął z rąk świętego Pawła, dlatego słusznie apostoł nazywa go swoim synem. Dla ułatwienia Tymoteuszowi pracy wśród rodaków, święty Paweł poddał go obrzezaniu. Święty Paweł często wysyłał Tymoteusza w trudnych i poufnych sprawach do poszczególnych gmin, które założył, m.in. do Koryntu, Filipi i Tesalonik. Jego też wyznaczył na biskupa Efezu, ówczesnej metropolii Małej Azji i stolicy rzymskiej prowincji. W czasie swoich podróży po Małej Azji, Achai i do Jerozolimy, święty Paweł zabierał ze sobą Tymoteusza do pomocy w posłudze apostolskiej. Święty uczeń dzielił także ze swoim mistrzem więzienie w Rzymie. Dwa Pawłowe listy do Tymoteusza znajdują się w kanonie ksiąg Nowego Testamentu. Paweł wydaje mu najpiękniejsze świadectwo i daje pouczenia, jak ma rządzić kościołem w Efezie. Według podania, kiedy święty Jan apostoł przybył do Efezu, Tymoteusz oddał się do jego dyspozycji. Kiedy zaś apostoł został skazany na banicję na wyspę Patmos przez cesarza Domicjana, Tymoteusz miał na nowo objąć biskupstwo w tym mieście. Tradycja głosi, że Tymoteusz miał ponieść śmierć męczeńską za Trajana, z rąk zburzonego tłumu pogańskiego, kiedy miał odwagę publicznie zaprotestować przeciwko krwawym igrzyskom. Tłum miał rzucić się na starca i tak go pobić, że ten niebawem wyzionął ducha. Martyrologium rzymskie podaje jeszcze inną wersję, że biskup miał występować przeciwko czci pogańskiej bogini Diany, która w Efezie miała swoje centralne sanktuarium. Możliwe, że obie przyczyny były powodem jego śmierci około roku 97. Dlatego do roku 1969 święty Tymoteusz odbierał chwałę jako męczennik. Jego relikwie przeniesiono w roku 356 z Efezu do Konstantynopola i tam umieszczono w Bazylice 12 apostołów. W XII wieku krzyżowcy wywieźli je do włoskiego miasta Termoli. Zamurowane zostały odnalezione przypadkiem 7 maja 1945 roku. W ikonografii święty Tymoteusz przedstawiany jest w tunice lub jako biskup w liturgicznych szatach. U jego stóp leżą kamienie. Módlmy się. Boże, Ty obdarzyłeś apostolskimi cnotami świętych Tymoteusza i Tytusa. Spraw przez ich zasługi, abyśmy sprawiedliwie i pobożnie żyjąc na tym świecie, mogli dojść do niebieskiej Ojczyzny. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.